siema, witam was serdecznie z Chrzanowa na drugim etapie Bike Atelier MTB Maratonu w roku 2023. Tak wygląda miasteczko zawodów. Jestem tutaj pierwszy raz, ponieważ w tamtym roku miałem w tym okresie wjazd na Śnieżkę. Zobaczymy, objeżdżałem trasę, jest naprawdę cudo. Zobaczymy jak pójdzie. I co? Widzimy się już na starcie. Jedziemy!
Lecimy, lecimy! Ja mam z kolegą tak jak zakupki. Aaaa! Parę tych ścianek, bo one tak. Jeszcze tak proszę. No będzie tam pod zamkiem jest ta jedna. A tam na koniec? Krótkie, no ale chyba się spiąć. Dobra, stop.
lewa. Jedziesz? Lewo. Jedziemy!
Co? Wyszuty zmarszczyk będzie? Wiesz co? Ostatnia, nie? 854 metry mamy przejechane do góry. A jest 1060? Jeszcze raz, dwa, dwie takie. Dwie zmarchy i po robocie. A ty to chudy jesteś, to możesz jechać, ja tu nie zmarzę. No, pod górę fajnie idzie.
Dzięki. Dzięki za końcówkę. Dzięki za końcówkę. Dzięki. Proszę bardzo. Dziękuję. Brawo. Dobrze było, nie? Siema. Kurde, hopie te. Jednak sobie zabrałeś ten. Co? Jednak zabrałeś sobie to do głowy, że można zgonić go. No, trochę na początku depnąłem, później trochę się uspokoiło. A końcówka... Trasa zajebista, nie? Zajebista, nie? Mówiłem. Także dzieciaki już powoli, powoli mogą się tutaj gdzieś lokować. Ja odkryłem zjeżdżanie od nowa na myk myk. Chyba myk, dobrze. Myk, robotę, nie? Właśnie, o tego myk, do tego myk myka. Powiem ci, że naprawdę, tak? Robi robotę. Filip dzisiaj miał dzień konia. No. Nie, bo to zabrałem sobie trasę. Na drobionkę. Jak? Dobrze. Teraz będzie? Dzięki. No i jak tam było? No szło to fajnie. Wojtek, potem był prezes chyba, nie? Najpierw był prezes, ty byłeś, nie? Filip był pierwszy, nie? No. Dokopał wszystkim. No, się kręci, to kręci. Prezesa jak widziałem, to też kurde dawał. Poszło nieźle. Przynajmniej błota nie było. Ale się kurzyło. Nie no, w jednym miejscu było. No, na wiecznie lepszy błot niż ten piach. Ale cicho coś za bardzo nie jechał. No, tak, po chorobie jest. No, kręcił głową, nie za dobra. Nie było uśmiechu takiego. Idę szukać. Ja też idę szukać. Tam jest kolejka, to na razie.